Spoczywaj. Cezar Milzen. A pamiętasz jeszcze kłótnię o tytuł króla Pontaru? Szczupak jest królem Pontaru. No widzisz, a ja przyszedłem namówić cię na suma. I to nie z pustymi rękami. A to kto? To jest Geralt. A czy Geralt wędkuje? Tak, ostatnio złapałem na rusówkę takiego konia. Pontarze? A tak. Na trzeźwo nie dam rady słuchać tych farmazonów. Zapraszam. No i co z tego, że sandacz częściej bierze, skoro smakuje jak gówno w mydlinach? Bo taki z ciebie kucharz jak z koziej życi klarny. Ja uważasz, zeszłą razą wziąłem świeżego tymianku? I smakował jak tymianek z gównem. Cicho! Jak mówię, wziąłem zeszłą razą tego no... Geralt, a ty co powiesz? Jak ci sandaszyk smakuje? Nie mówi się zeszło razo. Kogoś ty do mnie przyprowadził, czywa, jakiegoś chędożonego purytanistę. A słyszałeś, Bilzen, że podobno Vibo Batilda złapał ostatnio młodego szczupaka na groch? Urze jak zwykle. Pontarskie szczupaki nie takie durne, żeby się na jego spleśniały groch rzucać. Tylko na żywca biorą. Albo na robale, ale niechętnie. Kiedyś wykopałem takiego tłustego, pięknego. Ech, mówię ci, że sam bym zeżarł. No nie wiem, Geralt, a wy tam w Kermoren na co łowicie? Na żywca. No i widzisz, Siwaj, z niego będzie jeszcze dobry wędkarz za jakieś 50-60 lat. Poczekamy, zobaczymy. Geralt, skocz no po następną flaszkę. Za chwilę. Teraz! Zapomniałeś, po co tu przyszliśmy? Jak mamy się narąbać jedną butelką? Dobra, idę.